kochani, witam Was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Powiem Wam szczerze, że przed chwilą wzięłam aparat, żeby pozgrywać pliki, które nagrałam na przedwieczorem panieńskim mojej koleżanki, bo malowałam się, nagrywałam to wszystko i wiecie, co się okazało? Że albo to wszystko usunęłam, albo się nie nagrało. I jeśli usunęłam to, to piszcie mi, czy da się to jakoś odzyskać. Tak, a dzisiaj stwierdziłam, że nagrywam dla Was vloga. Wczoraj był dzień cały na mieście, więc też nic nie nagrywałam, ale kupiłam sobie buty do właśnie znajomych naszych przyjaciół na wesele, więc teraz je Wam pokażę. Kupiłam sobie takie buciki, one są a la welurowe, coś takiego na szpilce, ale dość niskiej, tutaj zapinane w kosteczce. Powiem Wam, że bardzo ładnie wyglądają. Znalazłam jeszcze ładniejsze, tylko już były wyższe, a ja aż w takich wysokich butach nie chodzę, więc postawiłam na te. Tutaj mnóstwo papierków i mam nadzieję, że będą wygodne. Kupiłam je w Deichmannie i uwaga, uwaga, cena tych bucików to 49 zł. I ja już jestem ubrana, mam na sobie taką zwykłą bluzeczkę z Sinseya na ramionczkach. Spodnie moje takie bardzo, bardzo porwane z... Wiecie co? Chyba one są z Chińczyka. Kupiłam je jakoś po ciąży. One już są takie troszeczkę przeszerokie, ale jeszcze w nich chodzę. I nałożę sandałki swoje białe i tak naprawdę to już koniec. Naprawdę niedługo będę jechała do miasta po tą butelkę, po ramkę, po Bristol, żeby powycinać kwadraciki na... życzenia, czy tam jakieś, wiecie, słowa dla nas i na, w ramce właśnie muszę wydrukować taki tekst, że otworzymy tę butelkę za rok, na pierwszą rocznicę ślubu i przeczytamy wszystkie wiadomości. My przed chwileczką weszliśmy do domu i Wiki nam od razu zasnęła. Jeśli się zastanawiacie, co ona ma na buzi, to jest wafelek po lodzie. Bo oczywiście zawsze jak jesteśmy w mieście, to Wiki chce wafelka. A ja tymczasem pokażę Wam, co dzisiaj kupiliśmy. Pierwszą taką mega drobną rzeczą, to są wstążeczki oczywiście. Te małe będą mi potrzebne do właśnie księgi gości, do tej ala księgi, a ta będzie mi potrzebna do prezentu dla rodziców. A jeśli chodzi o prezenty dla rodziców, to za chwilę również je pokażę. Pokażę Wam te całe kosze nasze, co w środku jest, więc wszystko na pewno zobaczycie. I również nagram efekt końcowy, jak to wszystko ładnie zapakuję. Ciarnie, jeszcze kupiłam taką folię, ja nie wiem jak to się nazywa, więc nie krzyczcie tu na mnie. Taką zwykłą, przezroczystą właśnie do zapakowania tych prezentów. I że nie można było płacić kartą dopiero od 10 zł, więc dobrałam sobie coś takiego. Nie wiem też co to jest, więc nie powiem Wam. Ja wypełnię właśnie tym nasze koszyczki. W Kiku wzięliśmy coś takiego, tutaj będą te wszystkie karteczki, na których będą nam się goście wpisywali i to kosztowało 10 zł. I taką butelkę, w którą goście będą właśnie wrzucali już zapisane karteczki, ona kosztowała 4 zł. I z Pepko mamy taką zwykłą białą ramkę, tutaj napiszemy, że za rok otworzymy tą butelkę i przeczytamy wszystkie wiadomości od gości dla nas. Do tego taki Bristol i... coś takiego, dziurkacz, to się chyba nazywa tak, dziurkacz. I będę używała tego z serduszkami, będę cięła Bristol na takie paseczki, biła dziurką, dziurkę dziurkaczem i przewiązywała różową wstążeczką. Takie poczyniliśmy kolejne ślubne zakupy. Powiem Wam, że już tak im coraz bliżej ślubu, tym więcej przygotowań, więcej kupuję takich drobiazgów. Jeszcze idzie do mnie paczka, którą pokażę Wam prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak mi przyjdzie. Również związana ze ślubem. No, powiem Wam, że zaczyna się dziać. Przyszłam pokazać Wam kosze, ale zrobiło się tak ciemno i chyba będzie padało. No, ale dobra, nie zwracajcie na to uwagi. Mamy dwa kosze, w każdym jest po fotoksiążce. Pokazywałam Wam ją w którymś filmiku. Dodatkowo mamy tutaj, wiadomo, słodkości. Czekoladę taką dużą, barywki. Pod spodem są dwie herbatki, jedna owocowa, druga zwykła. W
Ferrero, kawka, cukierki, kawa zwykła, oczywiście jakiś alkohol, ciasteczka. I tak jest właśnie śliwki w czekoladzie. I tak będzie wyglądał pierwszy kosz. U Daniela mamy jest praktycznie to samo, tylko zamiast whisky są wina. I coś tu też się zmieniło chyba. A, jest taka herbata owocowa sypana. To, co nam się pomieściło, to kupiliśmy i wsadziliśmy. Myślę, że nasi rodzice będą zadowoleni z takich koszy. Zwracajcie uwagę na moją fryzurę. Ale związałam tak, żeby po prostu było mi wygodnie, wiecie? I postaram się teraz zapakować jeden prezent, tą folię. Ona jest naprawdę wielka. Ja już sobie tutaj rozłożę na podłodze. O, to sianko, ala sianko. Również połowę wezmę. O. I tak ładnie porozkładam, żeby fajnie to wyglądało. I wiecie co, ja Wam to pokażę, jak to zrobię, bo to będzie strasznie szeleściło. Wziąłem światło, bo naprawdę zrobiło się strasznie ciemno. I powiem Wam, że ta folia praktycznie starczyła nam na styk. Więc wzięłam największą i ledwo to zmieściłam. I zawiązałam już tą kokardę. Wygląda to tak. Myślę, że prezentuje się naprawdę fajnie. Możecie pisać, co myślicie o zawartości i o całym tym prezencie. A kto tak się pięknie bawi? Niunia się bawi. Ja wiem, że tam są piękne rzeczy, ale one nie są dla Ciebie, kochanie. Masz tutaj całe pudełko zabawek. Od nas przed chwilą poszedł Daniela siostrzenie z dziewczyną i my się teraz z Wiką troszeczkę bawimy. Ja za chwilę będę swojej świadkowej wysyłała listę osób na panieński mój. I nie wiem, co jeszcze będziemy robili. Na pewno mam do odebrania już tą paczkę z paczkomatu, ale zrobię to jutro, bo dzisiaj już naprawdę nie mam kiedy. A dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj urodzi się mała Klara, córeczka Oli, więc trzymamy za nie kciuki. Papa robisz? A czemu ty robisz papa naszym widzom? No co ty? No co ty? Co, ja wam dzisiaj chyba pokazuję wszystko związane ze ślubem, no ale takie to są teraz moje dni. I jednak odebrałam paczkę z paczkomatu, bo mój tato jechał do miasta i zabrałam się z nim. Zamówiliśmy z Danielem coś takiego. O, tutaj macie mąż i żona. Ja chcę to wykorzystać do sesji plenerowej ślubnej. I może na salę, kto wie. To jest pierwsza rzecz. Kolejna, to są takie, one nie są jeszcze rozłożone do końca. Takie pompony. Jednego właśnie rozłożyłam, żeby zobaczyć, jak będą wyglądać. To będzie do ozdoby u mnie w domu i chyba domówię na salę właśnie jeszcze, bo bardzo mi się to podoba. Zobaczcie w ogóle, ile ja tego mam. W kolorach biały, pudrowy, różowy i chyba cztery takie ciemniejsze różowe. Zamówiłam jeszcze dwa razy zimne ognie, ale ich na pewno nie wykorzystamy. Dodatkowo tablice rejestracyjne. Dobrze, to chyba powiedziałam. Coś takiego. I ostatnią rzeczą jest takie pudełeczko na koperty z napisem dziękuję. Takie proste, zwykłe, delikatne. Tutaj z kwiatuszkami. Więc takie oto dzisiejsze kolejne zakupy. A zobaczcie tam, Wiktoria jest na swojej drugiej dzisiaj drzemce i już ostatniej. Za oknem się powoli ściemnia, a ja wycinałam te karteczki. Jak widzicie, tutaj troszeczkę przyozdobiłam, a to tylko dlatego, że dodałam tutaj w środku nasze zdjęcie. Wycięłam kartki, a zamiast wstążki dałam takie sznurki, one zostały nam z zaproszeń i na razie jest 35. Nie wiem, może jeszcze z 20 dotnę, ale też nie chcę jakoś dużo, bo później to zostanie. Nie każdy, wiadomo, się wpisuje.
we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away.